Siemeczko, jestem Peplotem Games, bitam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj pasujemy siano, tak, pasujemy siano. Dzisiaj sprawdzamy naszego case'a z wałkiem. Tak powiem, czyli robimy dzisiaj pasowanie naszym case'em, nowym nabytkiem, można powiedzieć, który zakupowany był 2 odcinki temu. Więc co, pasa oczywiście ready. Ciąg dalszy. I to trzeba się bać za robotę, by się nie opierdzielać. Wsiadamy do case'a i lecimy. Czego zuba? I możemy grzać. Dobra, teraz tak. No pasować do niego bieg, bo to jest najważniejsze. No, złożona prasa jest. Puszczamy sobie podbierak. Włączamy jedynkę. Jedziemy. Nie wiem, czy nie za wolno, czy nie za szybko będzie. Myślę, że natomiast pod tego case'a. Chcę sprawdzić tego case'a ogólnie. Rozmiany wałka. Bo wiecie, sprawdzić w forum, bo sprawdziłem. Ale pod wałkiem nie miałem żadnej powiedzieć maszyny, tak? Czekajcie, bo to pasowałoby zrobić tak. Dlatego nie ma co piłować zbytnio, może tak sobie ustawić 1800 obrotów. To jest 7 na godzinę, czekajcie jak na maksa dam, nie 7. Nie za szybko będzie. No pasa, jak nie widać, daje radę. Ale boję się, żeby coś się strzeliło. No chyba jednak trzeba redukować się tej jedyneczki. Bo łatwo sobie pasować. Więc jest zdecydowany, zobaczymy ile będzie. Na przykład jak już jest. siana. Więc trochę tej kostki będzie. Co dla mnie? No wiadomo, im więcej tym lepiej, tak? Tak powiedział, pierwszy pokos jest na siano. Całą, czyli obie łąki są na sianko przygotowane. Bo będzie żyto na kieszonkę, więc no nie ma sensu teraz ładować się w pyzmę siana. Więc lepiej poświęcić ten czas na właśnie czas punktowy poświęcić na typowe siano, jedno z naszych byków. Trochę widzę, że źle zrobiłem, przyśniaka tak zrobiłem. On także działalnego mam, że jednak tak sobie pasuje. Mosteczny. No tutaj jednak case będzie dostało troszeczkę po tym. Przybałku. No dobrze, o to chodziło, no bo będziemy sobie teraz, czekajcie, ja sobie wniosę. No i co oczywiście teraz jest luksusowe. No wszystkie złącza, nic nie trzeba teraz przepinać, jak 60 też w 30. Nic nie trzeba przepinać. Sobie elegancko teraz będziemy mogli jechać. Czekajcie, ja sobie tak i nasze sobie przełączę. Jeśli tam się przetniemy, ja musimy nie stosować, to będzie dobrze. Bo jest po prostu jest tyle, że i tak jest luksusowo, proszę państwa. Niestety musiałem na sąsiadom, chciałem do ziemniaki wjechać, żeby kupić to pole, żebym mógł sobie troszeczkę to, nie wiem, powiększyć tą łąkę czy coś w tym stylu. Ja pewnie podejrzewam, że jeszcze jeden sezon, ten jeszcze jeden, pewnie ta łąka będzie przeoermana. Będzie to będę kupował pole jedno. Tylko na następny komend, który to będzie naprawdę ciężka tutaj do roboty. Więc tak. Dzisiaj robimy pasowanie. W tym odcinku będziemy sobie siać soję, łubin, jak zwał, tak zwał. Będziemy mówić normalnie po farmingowemu. Wziąłem, bo dzisiaj będziemy mówić, że łubin. Będziemy sobie siać sobie soję. Zobaczymy, czy na naszej ziemi tutaj na mojej ziemi to będzie idealne, czy nie będzie. Czy to sprawdzi się, ale patrzcie jak to ładnie nabiera. No jednak pasa też sobie kosztowała ten sam zestaw ponad 100 tysięcy bodajże. Kosztował już blisko 100 tysięcy. Dobrze pamiętam, bo no case razem z tą pasą naprawdę pięknie się zgrywa. No i powiem powiedzieć jeszcze, na początku wiadomo latała 30. Miała coś z tym robić. Teraz na spokojnie mogłaby 60 z tym latać. Miałem taki zamiar.
Ale mówię, że chciałem sprawdzić tę 30. tego case'a właśnie w bałku. Czy tam wiecie, w późniejszym czasie nie będą jakieś tutaj wycieki czy coś na bałku, no to wiadomo, nie wiadomo w jakim stanie ten ciągnik faktycznie był. Takie pieniądze, to nie ma co się dziwić. Jakby ktoś nam jeszcze dodatkowo wiecie. A chcę przygotować go na maja, bo on będzie miał co robić. Bo będzie w tym roku będzie latał sobie w przyczepie. Żeby 60 trochę odciążyć, bo jednak troszeczkę tej przyczepie, no dawała radę. Ale w tym roku będzie załączony nawet do noży w przyczepie. Więc no tutaj jednak tego uciągu, tej mocy brakowało w 60, żeby te noże załączyć. Tutaj już tych problemów nie będzie. Więc może będą w pasie załączane, w przyczepie załączane. Będą mogły elegancko sobie tutaj, jak powiem, robotę swoją robić. Wiem, że 60 też dawałaby radę mniej więcej w szczepie z nożami, ale jednak tutaj case szybszy, spojenna, kawałeczek drugi będziemy mieli do przejechania asfaltówką, to będzie lepiej, będziemy mieli przyczepę z case'em spiętą, a może coś nowego jeszcze wpadnie na gospodarstwo, taki mały spoiler, można powiedzieć, że na akcję siewną będzie nowy nabytek prawdopodobnie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, bo chciałbym zakupić siewnik, już mogę wam powiedzieć, jeśli zakupić siewnik to kukurydzy, ale więc dlatego ten, też ten case musi być sprawdzony praktycznie w 90% u mnie na wykonawstwie. Słuchajcie, mam ciężko ustawić mikrofon, bo przestawiłem sobie w drugie miejsce. Mam ciężko ten mikrofon teraz ustawić. A tak patrzę, no... Powiem tak, pokosy, bałki, ja to mówię, siana, dość daleko od siebie. Nakwasowałem tego fest mocno w skupisku, można powiedzieć. Jednakoś mi się tak grabiło, mówię, a nie będę cudował, mówię, zrobię tak jak teraz. Powiem szczerze, że jakbym troszeczkę cienie zrobił, to bym trochę szybciej jeździł, to na pewno. Popatrzcie, jak ona ma, mam sobie przemierać. No ale na to jest podwójny naganiacz, można powiedzieć, do kostki, żeby jednak podawała na aparat miążący i tak dalej. Więc myślę, że i tak daje sobie tutaj na luzaczku radę ta prasa, mimo wszystko. Nie, muszę z sąsiadem pogadać, nie będę się oświadać tego pola. Bo... przyjdzie mi zjebie teraz. Bo to jest nowa zamiana jego polu. Czyli nie ma co dziwić, bo ziemiaki to cudowne. Więc... A nie wiem, jakoś mi się prędzej, wcześniej jakoś mi się lepiej to wykręcało, teraz jakoś tak ciężko się wykręca, nie wiem, czy to kwestia tego, że ten case jest takim już no, gabaletowym ciągnikiem. Ja bym nie patrzył, więc... A tutaj już możemy sobie trochę podgonić, już trochę mniejszy pokos. No czekajcie, bo to powinno zrobić tak. W ten sposób, kuźwa, nie. Kosowy włączyć. A czekajcie, tam trójkę. To jest 9 na godzinę, dobra. Lekko podgonimy, ale nie aż możesz też tak rzekło, bo... Boję się, żeby aparat nie strzelił wiążący, bo to jednak też pewnie jakieś tam większe koszty były. Powiem szczerze, że nawet nie sprawdzałem. Na razie chodzi, prasa, mam nadzieję, że te pieniądze będzie chodziła. Bo to jest 2008 rok, prasa, no za 4000, to się nie ma co dziwić. Tam siódmy to prasa. I nawet gdybym, powiem szczerze, jakbyśmy nawet kupowali teraz do okrągłych, do zwijkę, to i tak kostka zostanie, bo chcę mieć kostkę do ścielenia. Bardziej dla mnie jest komfortowa do właśnie czy do paszowozu, czy do ścielenia byłaby dużo, dużo lepsza, więc na pewno kostka zostanie.
A pas na pewno jakaś ta zwika wleci, może nawet w pierwszym sezonie, bo też chciałbym robić częściowo tak paskę zostawić typowo do słomy, a okrągłą do siana, siano kiszonki, ewentualnie też wiecie, no takich maszyn nigdy nie za wiele, powiem szczerze. Plus jest, teraz dogadywałem się z firmą, która sprzedaje, można powiedzieć, osprzęt do Ture, takiego właśnie to tutaj mamy, przy naszym case'ie. No, odpytam się o łyżkę. Łyżka 20. Jest to jest taka w miarę racjonalna cena, można powiedzieć, takiego, takiej łyżki. 2,20 szerokości, ale też się zastanawiam, czy nie lepiej kupić dwumetrowej, bo ten tu ogólnie jest 1600 kg. Zastanawiam się ogólnie, czy nie lepiej kupić mi wyższego kodla, po prostu żebyśmy mieli taką, powiedzmy, w cudzysłowie maszynę, przyrząd, można to powiedzieć, właśnie wawiennym, czyli łyżko krokodyla, byśmy mieli tak i do błonnika, i do kiszonek, i do obcego większego, właśnie do materiałów sypkiego typu zboże zasypać, chociaż teraz mi zboże nie jest potrzebne do zasypywania, bo wiadomo mamy żmijkę, ale do podrzucenia jak najbardziej by się właśnie zdało mieć takie coś, ale podejrzewam, że tak w tym sezonie zbytnio też no nie będzie miejsca, żebym to miał do składowania zboże. Bo pewnie będzie sprzedawacko, no bo jeśli kombajn kupuję, no to podejrzewam, że kombajn to kupię pewnie już za kredyt, tak? Mam nadzieję, że silnik jeszcze kupię bez kredytu, chociaż to też nie jest powiedziane, że tak w 100% będzie się zrealizuje, tak? Bez kredytu, no bo to jednak jest też pewnie jakiś większy koszt, będzie kosztowało to wszystko. Nie wiem, będę chciałbym czterorzędowy, na razie siewnik. Wiem, że ten case z palcem w nosie poradziłby szóstkę, wiadomo, jeszcze bez zależności jakiej firmy, czy byśmy mieli, tak powiem, blaszane, metalowe kubełki, czy byśmy mieli plastikowe i czy byśmy mieli właśnie cały taki ogólnie plastikowy siewnik, czy to monosema, czy to no Beckera bym chciał. Ale Beckera ogólnie no jest dość ciężkim siewnikiem, nie wiem czy ten case dałby sobie radę, chociaż nie, case dałby radę, tylko w szurze. Ale zobaczymy na co będziemy mieli pieniążki, jakie się będziemy mieli pieniążki jakieś, bo na dzień dzisiejszy no jest 3700, więc jest dość słabo, a ten siewnik też planuję kupić pod względem zarobkowym, nie ukrywam. Bo bym chciał troszeczkę zarobić sobie. Dlatego też ten case wleciał, bo też mam propozycję do złożenia właśnie traw w Pryzmę. Więc może takie ala usługi będą robione, nie mówię, że jakiejś tam dużej ilości. Ale myślę, że też takie usługi coś będą robione w tym momencie, ponieważ chciałbym, tak powiem, żeby się to spadzało. Przyczepa, trasa. Może jak padnie ta, chociaż teraz też widzę, że dużo ludzi powraca do kostek, tak? Zanim się śmieli, że ja kupiłem kostkę, ale teraz dużo też ofert dostaję dzwonienia, dostaję telefonu, żebym, czy mógłbym przyjechać, pracować właśnie, czy to słomę, czy to siano właśnie w kostki. Mimo, że to mówię, jest sprzęt, no wiecie, wiadomo, być każdy wie co powie z kostek, ale to jest sprzęt, no, 20. Jest pewną 20-letni, bo to jest 16-letni sprzęt, o, dokładnie. 16-17 może letni, bo jakoś tak, więc no, to nie jest ta kostka, tak? Kostka to kostek. Więc tutaj widzę, że tu jest dość... O, wiem, teraz troszeczkę przyszalo teraz z tą prędkością, dobra, i teraz się machnąłem. Więc mówię, no teraz mam trochę propozycji na zarabianie nawet na kostce. Mimo wszystko, wiadomo, to nie są jakieś tam setki hektarów, no ale tak ostatnio dostałem telefon, czy bym nie mógł podjechać i właśnie pasować. Czekajcie, bo tak teraz jadę jak ułom, zostawiam sobie
ogrom ciana. Właśnie. Właśnie, czy nie chciał się opracować 8 hektarów siana, jeśli po prostu by to było na siano, by się udała pogoda. No bo ja też dość prędko właśnie tak chciałem właśnie tego robić, żeby po pierwsze, no jest w miarę już możliwa do cięcia, była. Pogoda dopisuje, więc w maju też będę chciał, znaczy inaczej, dlatego w maju chciałem taki termin mieć lżej, mniejszy, wolniejszy czas, żeby po prostu ewentualnie jechać na tak zwany zarobek, tak? Czekajcie, czy ja teraz dobrze wyglądam, tak. Jest elegancko, bo to macie wszystko, chyba się rozkładane. Patrzcie, pyk, ja sobie składam, cyk, rozkładam. Coś pięknego, no tak jakieś, no widzicie, teraz ktoś pięknie mówi, że tak wychodzić. I przypina sobie hydrauliki całej. Ale chuj to właśnie było w 30, no wiadomo, 30, 60 ma tylko dwa wyjścia hydrauliczne. A na Copace ma 4. No, 4 wyjścia hydrauliczne jest idealnie, chociaż nie, tutaj ma chyba 6, jak się nie mylę nawet. Nie, może i 4. Zobaczcie. Nie, 6 chyba. 6 chyba wyjść hydraulicznych. A szczerze nie zwracałem uwagi, grałem, bo cena była dość atrakcyjna. Tak dla mojej osoby. Dobra, teraz sobie cofniemy, by ten sąsiad na pewno się zjebał. Tak, muszę zapamiętać. Na setnym roku, znaczy na setnym pokos będę musiał robić na pewno muszę troszeczkę większe. To po wcześniaki porobić, ogólnie po wcześniaki będę się okazał, że muszę robić tutaj do transformowania, żeby tutaj właśnie przypału nie było, że ja jeżdżę po czyjejś polu. Więc no, ma pamiętać. Mówiłem o wcześniaki. A tak, wracając do case'a. Widzicie, teraz no wabek na razie na wałku mi się nic nie dzieje. Nie widać tam. Poczekajcie, żeby teraz sobie wyłączę tą trasę z tego względu, że zobaczymy sobie na luzie. Czy tutaj nic tu nie cieknie? Nic nie cieknie? Nie. Nie widzę. Więc jest dobrze. Ujwa, ten tak, to kontur to jest naprawdę fajna zabawka. A czeka nie jazdu. Rozkminienia, dobra. Ja sobie, o Jezu, ten pomad włączę już. Ogólnie ma w prawym, w tym ciągniku ten pomad, więc mogę sobie na takie coś pozwolić. Więc zobaczcie, na to jest tutaj ten pomacik. Ja sobie go. Piękne i łatwiej. Mamy ten pomad. Czyli ja bym to nazwał i można sobie eleganckość jeździć teraz. Nie wiem czy ma szybę dach, marki tam, ale tu nie ma szybę dach, tylko takiej szybę panoramiczną, coś w tym stylu, nie wiem jak to dokładnie nazwać. Ale no ma już mam upartego kulkę w stawie wyżej. No dobra, nie ma takiego przyjścia, 30 miała, tak? No ale jednak tu trzeba iść trochę czasu i jednak tutaj ta wszystka poszła. Co myślę, że to mówię, to, tak to byśmy nie mogli pozwolić sobie na zakup takiego silnika, który właśnie teraz mamy. No i teraz mamy moje takie pierwsze testy. Myślę, że tak naprawdę, no wiadomo, tutaj dostanie po walku będzie długo jeździła, tak? Będzie długo jeździć ten case. Ale tak naprawdę to zdaje mi się, że ona może dostać, a chociaż też nie jestem 100% pewny. Przy pasie, przy czepie znaczy. Tam może dostać po garach i to dość tak samotnie. No bo powinienem do 2 godzin. Okej, się zajebiście. Czyli nie by mi to wybaczyć. Już zapomniałem znowu poprawić godzin właśnie w naszym case. Ale to jest mówię, chwila czasu i się tam to wszystko ustawi. Cyk. No troszeczkę ma słabszy skręt, nie bym sobie oczekiwał. Ale wiecie, no nie ma co oczekiwać na wszystkiego, tak? Tym bardziej, że
Gdzie na ten moment ciągnik no, działa. Ja się sprawdzę. Oczywiście tutaj też odjęło maniany, bo się pierniczyłem w angabinie. Wpakowałem się czapciarkiem właśnie w rów. Trochę teraz mignie pewnie kuziła te siany, no ale co zrobić. A właśnie nawet mogę zebrać taką sianę. No tu już jest tam kaplica. Ale wiecie, jakieś tam zasady zawsze muszą być pod tym względem. Tutaj, patrzcie, jaki mamy teraz pokłos z tej prawej, po lewej naszej stronie, to będzie naprawdę tak tęgi pokłos do zbazowania, że to jest katastrofa. Aż się boję w niego wjechać. Tyle powiem. Ale ogólnie robota naprawdę dość zacnie idzie. Która sobie opuścimy i możemy sobie dalej jechać. Bezaiko może sobie włączyć, ale wiadomo, prawa autorskie to się nie bunci. Pora. Też może. A nie. Będzie chyba mu głównie wyłączony. W tym, że coś nam się stało. To się w radiu stało i nie mogę sobie porozumieć radia. Chyba sobie radio kupić nowe, albo powiedzieć po prostu, co tam by trzeba do niego zrobić. Dobra. Ja się wydłużam. Więc w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, to ciekawe w górę. Komentarz, linki za oglądanie i trzymajcie się następnego odcinka. Na razie. Cześć.